Dzień dobry, 4 lutego 2023 rok, sobota, godzina 10:40. Dojechałem do miejscowości Królowy Most. Tam jest ten most, ta miejscowość. Stąd startuję, to jest rzeka Płoska. Tydzień temu byłem w górnym odcinku jej, teraz jestem trochę w dolnym. Będę szedł taką pętelkę. Na pewno teraz widzicie na mapie, jak to wygląda. Gdzie się uda, odpalę drona. Taki spacer z psem, 13 km. Most póki co jest nieczynny do przejazdu, więc idziemy pieszo. A tak Płoska wygląda z miejscowości Królowy Most. Odpalimy potem tu drona. Także w drogę! Tam jest Królowy Most. Idę wzdłuż rzeki Płoski. Zwiedzę dzisiaj te odcinki niezdobyte jeszcze przeze mnie. Dwa słowa o pogodzie. Jest lekki mróz, około minus 3, minus 2. Jak widzicie, jest trochę śniegu, można powiedzieć. Patrzyłem dzisiaj na prognozy, jest takie na Podlasiu okienko pogodowe. Ma nie sypać. Rano jak wychodziłem, nawet świeciło słońce. Jak będzie, zobaczymy. Dochodzę już do pierwszego miejsca, gdzie chciałem odpalić drona. Tam jest wieś Kołodno, ale tam nie pójdę, tam jest taki mostek i to chyba jest ten punkt, gdzie spróbuję odpalić drona na rzece Płoska i zobaczycie, jak wygląda ta miejscowość. Wszędzie dookoła, tu w Puszczy Cieszyńskiej, jest masa takich ambont. To wioskę Kołodno pokażę wam z drugiej strony, bo tylko teraz idę do tego pseudomostku na Płosce. Wracam tą drogą i tam aż pójdę na ten mostek, gdzie byłem tydzień temu. Kółko takie zrobię i przez wieś Kołodno wrócę do Królowego Mostu. Także zaraz odpalam drona. Zobaczymy, jak wieś Kołodno wygląda z lotu ptaka. To jest właściwie drona. Dobrze, teren jest lekko przymarznięty, bo tak podejrzewam, nogi miał w wodzie. Dotarłem już do pierwszego miejsca, gdzie chcę odpalić drona. Jest to, tak jak widzicie, drewniany mostek. Bardzo niestabilny, bym powiedział, ale na jedną osobę, właściwie osoby z psem, jest idealny do przejścia. Idziemy tam. W tamtą stronę. Stąd przyszliśmy z Królowego Mostu. Tak tylko przejdę się w tej stronę, zobaczę, czy ten mostek stabilny jest. No może być, słuchajcie. No dobra. Emil, wracamy na miejsce, na suchy ląd. Będę odpalał drona.
No dobra, dom odpalony. Widzieliście, jak to z góry wygląda. Idziemy teraz na taki mostek. Drogowy bym powiedział. Tam, gdzie już samochodem można przyjechać i tam odpalę drona po raz drugi. Tam jest wieś Kołodno. Nie wiem, czy widać. Idę dalej. Dochodzę już do drugiego mostku na mojej dzisiejszej trasie. Jak widzicie, moja dzisiejsza wędrówka krzyżuje się ze szlakiem Grunilo. Przede mną mostek, tam odpalam drona, cofam się i idę w tamtą stronę. I taka pętelka z 5 km i praktycznie wyjdę po drugiej stronie tego mostu. Ale póki co na most odpalamy drona. Dotarłem już na miejsce. No i ten mostek znajduje się niedaleko, bo gdzieś 600-800 metrów od tamtego drewnianego mojego mostku, gdzie odpalałem drona. Tam w oddali ta wieś Kołodno, ale tak jak widzicie, no, wody sporo jest w Polsce i rozlane dookoła są te miejsca. Tak to wygląda z tej strony. Tak to wygląda z tej strony. No to co? Odpalam drona i w górę. Dron odpalony, polatałem trochę. Teraz idziemy zrobić tą pętelkę jeszcze 5 km i będziemy pomału wracać. Jak tam, Emi, się czujesz dzisiaj? Dobrze? Wygląda, że dobrze. Dzisiaj korzystam z pomocy monopoda. Jestem ciekaw sam, jak te zdjęcia wyjdą, czy będą lepsze. Może pokażę to w większej perspektywie. No, na pewno jakieś ulepszenie, jeżeli chodzi o filmowanie, będzie. Także zobaczymy w praktyce, co wyjdzie. No, a już pomału zbliżam się do tego mostku. Co tydzień temu wam go pokazywałem na rzecz Plus. Polska, ale szedłem do niego od miejscowości Supraś. Także zaraz już ten mostek, połowa trasy, i będę pomału wracał. A tu widzicie dziki, szczady żerowania dzików. Tak one właśnie tutaj żerują. Zostawiają taki charakterystyczny ślad. Także sporo. Widziałem jelenie, ale niestety były tak szybkie, że nawet nie zdążyło się nic zarejestrować. Tereny pewnie już poznajecie. Jest to mostek, który odwiedziliśmy tydzień temu. Ale dzisiaj drona tu nie odpalam. Idziemy dalej trasą, którą jeszcze nie szliśmy. Idziemy do wsi Kołodno. A tu byliśmy tydzień temu.
Wychodzimy już z Łasku. 2 godziny temu byliśmy tam na Mosku i poszliśmy tam w stronę Ciewiczanki. A teraz już wychodzimy z Łasku. Idziemy do Królowego Mostu. Przede mną wieś Kołodno. Dochodzimy już do wioski Kołodno. Jeszcze chyba ze 3 km i będzie koniec naszej dłuższej wędrówki dzisiaj. Wziąłem sana smysz, bo tutaj wioskowe psy latają. We wsi Kołodno jest droga, która prowadzi na tą wieżę widokową, ale dzisiaj już nie pójdę. Już trochę zmęczony jestem, ale następnym razem, jak tu będę, to na pewno czy rowerem, czy piechotą, to tam zajdziemy. Tam jest ten kierunek. Zobaczcie, tam sarna przebiega teraz przez ulicę. Druga, trzecia. Nie wiem, czy to na filmiku będzie widać, ale jest trochę tej zwierzyny tutaj. I obiegnę także we wsi. Biegają zwierzątka. Dobrze, że miałem psa na smyczy, bo podejrzewam, że poleciała. Tam w oddali, gdzie pokazuję teraz, jest ta wieża widokowa i na pewno będzie ona celem mojej wycieczki, nie wiem tylko czy pieszej, czy już rowerowej, ale warto tam pójść i zobaczyć. Tam, gdzie pokazuję palcem, może na każdego będzie tak widać taki biały daszek. Dosyć wysoka wieża. Już wyszliśmy z wioski Kołodno. Przed nami taki asfalcik, 1,5 km. Jedziemy w Królowym Moście. Dochodzimy już do Królowego Mostu. Skręcamy w prawo i mamy parking. Akurat nieźle się rozpadało. Nie wiem, czy mi się odpalić drona. Trzeci raz jak planowałem. Zobaczymy. Może przynajmniej jakiś krótki lot, żeby to pokazać z góry, jak wygląda. No dobra, butelka zrobiona. Tam jest parking, gdzie samochód stoi. Czas na podsumowanie. Więc przeszliśmy według tej mapki, co wykreślałem, około 13 km. Ale dokładny pomiar to widzicie tutaj. Bardzo ciekawa malownicza trasa. Jeżeli chodzi o taką pieszą wycieczkę, też tutaj nie byłem. Rowerowo, no to przycinałem te Green Hillo. Co prawda byłem w Ciewiczance nieraz, nie byłem jeszcze na tej wieży widokowej we wsi Kołodno, no to plan jest, może za tydzień, nie wiem, może za tydzień w inne miejsce w Puszczę Knyczyńską, jeszcze nie przemyślałem. No ale ta Emi dała radę, dużo ciekawych miejsc zobaczyliśmy, no piękna rzeka Płocka, no i też zwierzęta były. Były jelenie 2 razy widziałem, raz w Puszczy Knyczyńskiej, a raz we wsi Kołodno. No i teraz już jak dochodzę do tego mostku, skąd start zaczynałem, to spróbuję jeszcze odpalić drona i pokażę wam rzekę Płockę, jak i wieś Królowy Most z góry. Także to na razie tyle, trzymajcie się, pozdrawiam. Może 2 słowa na temat Królowego Mostu. Jest to bardzo zwykła wieś, ale znana przede wszystkim z trylogii filmowej u Pana Boga za tam. Ogródku, piece, miedzo. No ale generalnie muszę wam powiedzieć, że nie kręcono tu tego filmu. Generalnie film kręcono najwięcej w Supraślu, w Tykocinie, w Sokółce, no i w Białymstoku.